2 kwietnia na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby popularyzować wiedzę na temat tej choroby. Od kilku lat w ramach Solidarności z Chorymi odbywa się akcja Zaświeć na niebiesko. Do niej włączają się miasta, oświetlając na niebiesko najsłynniejsze budynki świata, m.in. Empire State Building w Nowym Jorku, Sydney Opera House czy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W tym roku dołączył do tego grona także Chrzanów. Zdecydowano o podświetleniu na niebiesko wiaduktu sytuowanego w ciągu obwodnicy północno-wschodniej miasta. Szacunki mówią o tym, że co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Ocenia się, że w Polsce na tą chorobę cierpi 30 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy to dzieci. Liczba zachorowań stale rośnie, przyczyny nie są znane. Częściej na tą chorobę zapadają chłopcy.